Rozkład lustro dla wszystkich par bez kontaktu. Czyli dla wszystkich partnerów, którzy nie mają ze sobą obecnie kontaktu i nie spotykają się regularnie, przedstawię myśli i uczucia i zamiary partnera, partnerki za pomocą kart Tarota. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że Państwo mnie odwiedzają. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze i propozycje tematów. Dziękuję. Zaczynamy. On po prawej stronie. U mnie jest to prawa strona, u Państwa widocznie jest to odwrócone stronami. U mnie jest to prawa strona, te karty ciemniejsze, błyszczące. Czyli osoba mężczyzny, ciemniejsze karty Tarota, osoba kobiety, u mnie strona lewa, jaśniejsze karty Tarota. Jest to ta sama seria Tarota, niemniej jednak inne wydania kart. Jedna jest na normalnym papierze, a inna jest drukowana na takim błyszczącym papierze. Niestety nie jest to korzystne tutaj dla kamerki, ale no, takie właśnie dwie talie Tarota mam, więc będę pokazywać do kamerki. Mam nadzieję, że Państwo będą widzieli. Dobrze, zaczynamy. Zaczynam od strony kobiety, czyli moja lewa strona, od pani pytającej. Bardzo proszę, jeśli panowie tutaj oglądają mój filmik, to proszę odwrócić sobie te strony tak, jak Państwu pasują. Być może też pary o takich samych płciach, prawda, są różne związki. Nie wnikam w to, po prostu od konstelacji związku proszę dopasować sobie strony do swoich własnych upodobań. Ja zaczynam od strony kobiety, osoby pytającej. Więc powiem najpierw, jakie karty mi tutaj wypadły, jeśli chodzi o osobę pytającą. Jest to królowa buław. Królowa buław, kochani, tak mi się tutaj pokazujecie, taka karta mi wypadła, przedstawiająca Was, czyli wszystkie panie pytające. Królowa buław jest to osobowość, która słucha głosu serca, jest energiczna, temperamentna, lubi akcję, jest osobą energiczną i w tej chwili jest dobry czas na podjęcie decyzji i jakichś kroków, jeśli chodzi o Wasz związek, aktywnie. To jest osoba, która jest bardzo seksualna, bardzo atrakcyjna dla płci przeciwnej. Osoba, która jest w związku aktywna, nie pasywna, czyli no, lubi działanie konkretne. Jest też bardzo osobą gorącą, erotycznie pociągającą, więc kreatywną. Często jest to artystka, jakaś osoba o kreatywnym zawodzie, ponieważ ma duży potencjał kreatywny. Także karta buław mówi o tym, że jest to osoba, która działa szybko, ponieważ buławy przedstawiają w tarocie tempo szybkie. Być może jest to kobieta, czyli osoba pytająca spod znaku zodiakalnego barana, lwa lub strzelca, lub również ascendent, taki może mieć ta osoba pytająca, baran, lew, strzelec. Także taką osobowość tutaj przedstawiacie, kochane osoby pytające. I zobaczmy teraz, co pokażą Wasze myśli, Wasze emocje i Wasze działania. Rząd górny to jest strefa mentalna, czyli co macie w głowie. W głowie macie oczywiście partnerstwo i miłość, czyli Wasz związek, który teraz przerwał się
i coś urwało się szybko, w takim ostrym tempie, bardzo ostro, co pokazuje tutaj ta karta właśnie mieczy. Coś zostało ucięte właśnie jak ostrym mieczem, przerwane. Nie macie komunikacji, nie macie spotkań. Myślicie ciągle właśnie o tym partnerze, o tym związku. No na pewno macie kłębowisko myśli, tęsknotę. Pragniecie, by odnowić tą relację, o czym mówi też As Mieczy. As Mieczy jest to zawsze właśnie ta silna strefa mentalna, siła intelektu, gdzie bardzo intensywnie myślicie o tym, by właśnie zacząć coś na nowo, ponieważ jest to As Mieczy, czyli Asy w tarocie mówią zawsze o nowym początku. I właśnie ten nowy początek tutaj macie w waszych myślach, w waszej głowie, pragniecie tego nowego początku, prawda? I być może żałujecie, że coś się tak bardzo ostro skończyło, że ten kontakt, te wasze spotkania zostały tak raptownie odcięte, czyli przerwane. Ale zbieracie teraz nowe pomysły, myślicie właśnie, jak odnowić ten związek i co zrobić. Karta tutaj Pazia pentakli, czyli pazia monet, mówi nam jednak o tym, że myślicie, że ten związek był jakiś taki niedojrzały, infantylny. Paź mówi o kimś, być może myślicie o partnerze, że on nie miał doświadczenia, że był za pasywny, za bierny w związku, nic nie dawał, nie inwestował, nie był po prostu osobą, która robi dużo dla związku, tylko coś brał, oczekiwał. Nie był, po prostu nie widzicie go w sferze mentalnej jako osoby, która inwestowała dużo działań w ten związek. Widzicie go raczej jako osobę, której, jako mężczyznę, partnera, któremu brakowało właśnie akcji. Był tylko zapatrzony być może w siebie, być może dużo mówił, obiecywał, lecz nic nie działał, nie robił, czyli jego słowa nie popierały działania i właśnie to was tutaj nurtuje w sferze mentalnej i przeszkadza oczywiście, dlatego żeście zakończyły z tym związkiem, ponieważ myślałyście, że jest to partner niedojrzały, niepoważny, który dużo gada, obiecuje, a nic nie robi aktywnie i nie inwestuje aktywnie, konkretnie w ten związek. Także to wam tutaj w głowie bardzo dużo myśli, tak, zabiera. Teraz zobaczmy w sferze emocjonalnej, czyli w sercu. Co myślicie, kochane osoby pytające, w sferze serca, uczuciowej, tak, emocjonalnej? Pragniecie w głębi serca otworzenia się nowej szansy, nowego początku w tej relacji. Pragniecie, by świat stał dla was otworem, by otworzyły się nowe kontakty, nowe relacje w tym związku, nowe szanse w tym związku, tak? Pragniecie po prostu z tą osobą podbojować cały świat. Myślicie, że macie dużo możliwości z tą osobą, z tym partnerem. Jednakże odeszłyście, ponieważ czułyście się przygniecione, czujecie się nadal na poziomie emocjonalnym i uczuciowym przeciążone i przygniecione tym związkiem. Po prostu te emocje was być może emocjonalnie przeciążyły. Te emocje was uczuciowo przeciążyły, byłyście jakieś wyczerpane i zakończyłyście w tym momencie pewien etap tego związku. Zerwałyście właśnie aktywnie inwestować w ten związek, czyli jest jakiś koniec aktywności jakiegoś pierwszego etapu w tym związku.
nie chcecie więcej inwestować i pracować nad tym związkiem, czułyście się po prostu jakieś wyczerpane i odeszłyście, zamknęłyście, przerwałyście kontakty, skończyłyście, odwróciłyście się, odeszłyście. Niemniej jednak myślicie tutaj w sercu głęboko o nowym początku. Czyli zakończyłyście jakiś pewien cykl tego związku, niemniej jednak pragniecie otwarcia się nowego cyklu, nowych szans, oczywiście lepszej relacji. W sferze emocjonalnej jednak, kochane osoby pytające, jesteście, to co karty tu pokazują, zablokowane. Wycofałyście się emocjonalnie. Oczywiście miałyście powód, byłyście przygnębione emocjonalnie, byłyście przeciążone tymi uczuciami, emocjami, widocznie też negatywnymi jakimiś emocjami, które się widocznie zebrały w tym związku. Niemniej jednak teraz myślicie tylko w sferze intelektualnej, co zrobić z tym związkiem, co zrobić lepiej, jak odbudować ten związek, by było lepiej. Te emocje do partnera odganiacie od siebie tutaj jak te dwa kruki. Nie dopuszczacie na dzień dzisiejszy, ponieważ jesteście zranione, przeciążone, nie dopuszczacie tak naprawdę emocji, boicie się być zranione. Nie chcecie nic widzieć, nie chcecie nic słyszeć, zablokowałyście się, postawiłyście emocjonalny mur przed sobą i próbujecie przemyśleć wszystko w sferze intelektualnej, rozumem, co zrobić, jak naprawić tą relację, by było lepiej. Zamknęłyście się na emocje, boicie się oczywiście zranienia, to oczywiste. Nie patrzycie sercem, tylko w tym momencie zachowujecie się zimno, rozsądnie i patrzycie tylko na tą relację i na tego partnera rozumem, czy on traktuje Was i ten związek poważnie. Chcecie jednakże podjąć jakąś decyzję, macie potrzebę podjęcia decyzji, co dalej z tym związkiem. Jesteście jednak wycofane emocjonalnie i zablokowane. To na poziomie serca u kobiet pytających, osób pytających. Zobaczmy teraz, co będzie, czyli sfera działania. Kochane, bardzo dużo mieczy tutaj w tych kartach właśnie osoby pytającej, czyli dużo blokad, dużo takich ostrego takiego postępowania, ostrych zakończeń, zerwania związku. Tutaj znowu 8 mieczy, które mówią, że znajdujecie się w pułapce mentalnej i tak naprawdę jesteście w sferze działania pasywne i zablokowane, nie wiecie co zrobić i zostajecie w bezruchu. Znajdujecie się w klatce mentalnej, wierzycie w coś, że coś musicie, że coś musicie odnowić, że coś musicie naprawić, że coś musicie zrobić lepiej, że musicie być lepsze w tym związku, musicie być może lepszą partnerką i tak dalej. Niemniej jednak zamykacie się w klatce mentalnej, z której ciężko Wam wyjść, ponieważ jesteście właśnie przygniecione tymi uczuciami, emocjami, jesteście właśnie zablokowane. Musicie postawić granice partnerowi, powiedzieć, co wymagacie, co chcecie od niego konkretnie, nazwać sprawy po imieniu, by wiedział, co Was tak zraża i obciąża emocjonalnie. Musicie postawić granice w związku, by partner nie przeszedł poza tą granicę i by Was już więcej po prostu nie zranił i nie uraził, nie przydusił po prostu emocjonalnie, uczuciowo, nie zranił. Musicie, tak jak tutaj w spokoju ta kobieta w takim aurze medytacji, oczekiwania, cierpliwości, pełna miłości, po prostu zbudować taką granicę
gdzie będziecie same, bezpieczne, by partner was już nie uraził i tak bardzo emocjonalnie nie zranił. Ponieważ jesteście zranione i bronicie się przed emocjami, co pokazywało tutaj w sferze serca, prawda? Wyraźnie tutaj to, ta obrona przed emocjami, zamknięcie się na emocje. Ta karta pokazuje też właśnie odcięcie emocji i no, taka mentalna, takie mentalne niewolnictwo wręcz. Nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, jak wyjść, jak poczuć się lekkie, jak radośnie zacząć nową fazę w tym związku. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie, jesteście w jakiejś apatii i leżycie, patrzycie na siebie w lustrze, nie możecie się podnieść i nie możecie po prostu nic działać. Jesteście jakby sparaliżowane w tej sytuacji. Niemniej jednak w perspektywie czasu widzicie światło w tunelu. I kapłan, który medytuje, prosi, porozumiewa się z wszechświatem, ma dużą intuicję i wiarę w to, że pokonacie te wszystkie schody, że pokonacie te wszystkie problemy, wszystkie dylematy, by zacząć jeszcze raz pozytywny związek, który się uda. Wierzycie w to i tego pragniecie. I tego właśnie chcecie. Niemniej jednak arcykapłan mówi o osobie, która kieruje się wiedzą, informuje się. Jest to osoba optymistyczna. Wierzy w pozytywne rozwiązanie. Osoba duchowa, która słucha własnej intuicji i rozumu. Więc tak musicie również się zachowywać, wierzyć, myśleć pozytywnie, mieć pozytywne myśli, pozytywne emocje i wyjść z tego niewolniczego tutaj stanu. Z tego stanu absolutnej pasywnej klatki mentalnej. Wtedy na pewno zobaczycie światło w tunelu i pozytywne rozwiązania na odnowę tej relacji, kontaktu i spotkań. Zobaczmy, kochane pytające osoby, co mówią jeszcze inne karty. Separation, czyli separation, separacja. Tak, znajdujecie się teraz w stanie separacji. Oczywiście miotacie się z waszymi myślami. Jest wam niedobrze emocjonalnie, psychicznie i uczuciowo. Nie jesteście szczęśliwe. Chcecie zmienić ten stan. Tutaj jest też osoba, która jest w separacji z partnerem, która jest w stanie pasywnym, leży po prostu jak... Widzicie, pasywnie, jak sparaliżowana. Niemniej jednak chce tego połączenia z partnerem. Następna karta, Woman Holding a Coin, czyli kobieta trzymająca monetę. Moneta nie musi tutaj... mówić o sprawach finansowych. Chodzi tutaj w tym wypadku, ponieważ pytamy o związek, relacje, poprawienie relacji i poprawienie po prostu kontaktu, byście odzyskali kontakt. Tutaj chodzi o to, by popatrzeć, by zbudować relacje na nowo, coś wartościowego, solidnego, stabilnego, długotrwałego. I w ten sposób wy, osoba pytająca, kobieta, myślicie o tym związku, by zacząć nowy etap, który będzie dla was zapewnieniem relacji stabilnej, bezpiecznej, by partner dawał to uczucie bezpieczeństwa wam. Tego pragniecie. I pragniecie po prostu, by
ta relacja była ugruntowana jakimś po prostu no, poważnym, widocznie podejściem partnera do tej relacji. Widocznie mu nie ufacie, nie wierzycie. Uważacie, że jest niedojrzały w tej relacji. Prawda? To już mówiłyśmy na początku. Dlatego chcecie partnera, który będzie dojrzalszy, stabilniejszy, solidniejszy w tej relacji. Takie macie oczekiwania wobec tego partnera. Następnie, co mówi nam orakel miłości? Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Czyli zostaw wszystko i wszystko się wyjaśni, wszystko będzie dobrze. Myśl pozytywnie. I nie miej ciągle właśnie tej klatki mentalnej, gdzie myślisz zawsze bardzo negatywnie, ponieważ sama zamykasz się na pozytywne emocje. Oddaj się pozytywnym energiom i emocjom. Taka była tutaj sytuacja w kartach osoby pytającej. Teraz, kochani, przejdźmy do tego, co myśli partner. Partner pokazuje mi się również w kartach, która mi wypadła, jako król buław. Kochani, król buław to osoba bardzo seksualna, namiętna, atrakcyjna, aktywna. Ma wyznaczony cel działania, do którego śmiało podąża. Jest po prostu osobą energiczną, z łatwością pokonującą problemy, wyzwania. Osoba pewna siebie, charyzmatyczna. No, mężczyzna, który potrzebuje dużo seksu. Ma w sobie właśnie tą, no, taki sex appeal. Proszę Państwa, chcę zwrócić Państwa uwagę, że królowa buław i król buław to są właśnie partnerzy, którzy są siebie warci. Oboje kreatywni, szybcy, seksualnie bardzo o dużej właśnie tutaj erotyczności. Są wspaniałymi kochankami, żarliwymi, aktywnymi. Lubią działanie, kreatywność, namiętność. Macie takie same tutaj cechy charakteru, co jest pozytywne, może być czyli również problemem w związku, ponieważ macie, oboje macie bardzo silne osobowości, bardzo szybkie, energiczne, kreatywne. Także oboje macie podobne właśnie tutaj temperamenty i być może ścieracie się ze sobą, ponieważ bardzo silne temperamenty, bardzo ostre, bardzo, bardzo żarliwe. Być może to doprowadza również do kłótni, sprzeczek, wybuchów, eksplozji. Zobaczmy niemniej jednak, co myśli tutaj partner w sferze mentalnej, czyli w głowie. W sferze mentalnej myśli partner, że chciałby dawać i brać. Że należy to zmienić, że brakowało mu widocznie tego dawania i brania w tym związku w równej mierze i coś tutaj było problemem, że ten związek się zakończył, śmierć. Nie macie teraz kontaktu, spotkań, nie piszecie ze sobą, śmierć, czyli zupełne uśmiercenie tego związku, tej relacji na dzień dzisiejszy. Nie ma żadnego kontaktu między wami. Niemniej jednak, kochani, śmierć jest po to, by zacząć coś nowego, by odbyć transformację i zacząć być może nową fazę w związku. O tym myśli właśnie partner w sferze mentalnej. Pokazuje się też karta głupca, czyli nowy cykl powinien się teraz zacząć. Partner tego pragnie i myśli o tym. Jest gotowy i odważny do tego ryzyka,
by zacząć jeszcze raz z Wami nową fazę w tej relacji. Być może coś zmienić, polepszyć, tak jak pokazuje to jej słońce na horyzoncie. Czyli coś po tym zakończeniu, urwaniu, przerwaniu tej relacji, by powrócić, zacząć od nowa ten cykl i po prostu pragnie, by było coś między Wami lepiej, by odbudować ten związek lepiej na fundamencie dania, dawania i brania. Że oboje po prostu umiecie dawać i brać, pomagać sobie. I zbudujecie tutaj solidną relację. Także pragnienie odnowienia kontaktu i tej relacji w sferze mentalnej partnera jest tutaj bardzo widoczne, kochane. Zobaczmy w sferze emocjonalnej, na poziomie serca, co myśli i czuje partner. Więc być może ma lęk partner, że znalazłyście sobie już kogoś innego lub spotykacie się, flirtujecie, piszecie z kim innym, że są jacyś konkurenci i że on nie jest jedyny tutaj, który zabiega, powiedzmy, o Wasze uczucia. Ma ten lęk w sobie. Również ta karta może pokazywać, że walczy ze swoimi emocjami, które ma właśnie w sercu. Być może nie chce się przyznać do tylu emocji, które ma do Was. I sam szamoce się po prostu z tymi emocjami, walczy, by nie być za bardzo emocjonalny, by nie pokazać tych emocji, nie zdemaskować się w jakiś sposób. Wie na poziomie serca, że odszedł. Ósemka kielichów mówi o odejściu, zostawieniu uczuć, emocji, które nam nie służą. Czyli partner poprzez to zerwanie tego kontaktu, tych kontaktów z Wami, chce pozostawić wszystkie te negatywne emocje, kłótnie, sprzeczki, dylematy w Waszym związku, które Wam nie służą, które jemu też nie służą. Dlatego doszło do tego rozstania. Ponieważ są jakieś sprawy, które Was przeciążały. Ale ta karta ośmiu kielichów mówi o wielu emocjach, które są w tym partnerze w sercu. I on idzie w stronę horyzontu, gdzie jest słońce. Gdzie to słońce właśnie tutaj widać, gdzie jest jaśniej, lepiej, piękniej. Więc potrzeba zostawienia tych negatywnych doświadczeń i emocji i nowe pomysły, by zbudować coś lepszego, piękniejszego, pozytywniejszego. I jest tutaj partner gotowy do pracy nad tym związkiem, o czym mówi tutaj ta karta trzech monet. Chciałby zbudować jakieś wartościowe relacje z Wami, które będą stabilne. Chciałby jednak być uznany bardziej za tą swoją pracę nad tym związkiem. Chciałby, by panie pytające podziwiały go bardziej za jego pracę nad związkiem. Jeśli wróci do Was, odnowi kontakt, chciałby, byście panie to doceniły, byście go nagrodziły jakoś w jakiś sposób, werbalnie, lub byście doceniły jego wszelakie próby odnowienia tej relacji. I wszelakie próby podjęcia jakiejś transformacji, zmian na lepsze. I chciałby bardzo partner tutaj na poziomie serca, by panie nie wracały po prostu tych złych, negatywnych emocji, nie obciążały go po prostu, ponieważ on chciał to zostawić. Chce patrzeć tylko w przyszłość, by zbudować coś lepszego. I on będzie podejmował tych prób, ale proszę, doceńcie to. Docencie jego starania, jeśli on się odezwie i będzie chciał wrócić. Zobaczmy, jakie są jego zamiary. Zamiary partnera. Rycerz Pentakli. Czyli Rycerz Pentakli jest to karta powolnego tempa. Musicie mieć cierpliwość. Ten kontakt, odnowienie relacji nie będzie być może jutro. Musicie się
uzbroić w cierpliwość. Karty pentakli są kartami najpowolniejszymi w tarocie. Ale rycerz monet mówi o tym, że skrupulatnie, dokładnie, powoli, ale przemyślanie będzie ten partner podejmował jakieś kroki i powoli przejmie jakąś inicjatywę naprawy tego związku. Jednakże będzie to wolno. On nie należy do szybkich tutaj osobowości w tarocie. Wolno, ale stabilnie. Jest to najbardziej stabilna karta tutaj, karty monet. Mówią o stabilności, o finansowym też, finansowej stabilizacji, uczuciowej, emocjonalnej, duchowej stabilizacji. Czyli w tempie wolnym będzie chciał przyjść z powrotem ten partner i naprawić relację, lecz jeśli nawiąże z Wami kontakt, chce, by ten początek był stabilny i dawał po prostu Wam bezpieczeństwo i jemu również. On chce bezpieczeństwa dla siebie i partnerki. Chce zbudować coś stabilnego, o czym mówi As Pentakli, czyli będzie tutaj na pewno nowy początek związku. Nowy początek właśnie tutaj kontaktów. I tutaj karta 10 buław. Kochane, 10 buław miałyście również Wy w Waszym czytaniu, czyli ta karta tutaj w lustrze pokazuje się identycznie u Was i u partnera. Czyli oboje, tak, po dwóch stronach, oboje jesteście przeciążone, byłyście przeciążone tym związkiem emocjonalnie i tutaj właśnie no, Wasze uczucia, Wasze emocje być może były jakieś przeciążone, zranione, zraniliście się obopólnie. I oboje myślicie tutaj właśnie, że jest koniec jakiegoś etapu, koniec jakiejś drogi, koniec jakiejś fazy w tym związku. Zakończyliście to, ponieważ Wam nie służyło. W ten sam sposób myśli Wasz partner. Zakończył po coś, by zrozumieć, że musi się ta relacja poprawić. W ten sposób, w którym była ta relacja, już nie może tak dalej być. Musieliście się rozstać, by zrozumieć, że coś musi się w tej chwili polepszyć. I oboje tak myślicie, oboje jesteście zranieni i dlatego nie macie teraz ze sobą kontaktu i zostały tutaj urwane właśnie te wszelkie komunikacje. Zobaczmy, co pokazują nam inne karty, tutaj orakel. Orakel miłosny, passion. Czyli pasja. Właśnie chce tutaj ten partner odnaleźć nową pasję w tym związku, w tej relacji. Odnaleźć pasję w swoim sercu i w swojej duszy, by być znowu szczęśliwy i radosny w tym związku, ponieważ byliście przeciążeni, mieliście za dużo negatywnych doświadczeń i myśli i uczuć. Ważne jest, myśli partner, by odnowiła się pasja w tym Waszym związku. Więc zauważcie, by odnaleźć znowu te pozytywne wibracje. Prawda? By wróciła ta lekkość, radość, pasja i romantyczne uczucia. Tak jak tutaj pokazuje ta karta. Te, jak to się mówi, motyle w brzuchu. Następna karta oraklu energetycznego mówi Wam o oczyszczeniu. Przede wszystkim tutaj powinien partner, myślę, bo tutaj jest strona partnera, oczyścić swoją czakrę serca. Czyli ma w tej chwili czakrę serca zablokowaną. To jest czwarta czakra. Jeśli jest ta czakra zablokowana poprzez jakieś złe doświadczenia w tej relacji, związku,
zranienia, uczucie przeciążenia, to nie może się otworzyć na nową fazę w tym związku, ponieważ blokuje właśnie własne serce. Potrzebuje czasu, by otworzyć tą czakrę serca, by otworzyć się na nowe doświadczenia w tej relacji. Czyli w tym momencie, dzisiaj, jest partner jeszcze zablokowany i powoli potrzebuje czasu, by odblokować, właśnie otworzyć swoje serce na osobę pytającą, na nową fazę tej relacji. Seelenpartner, czyli partner duchowy. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Czyli twój partner duchowy, inni mówią bliźniaczy płomień, tak? Jest przy tobie duchowo i wierz w to, uwierz w to, że ten partner, pomimo to, że nie macie realnych kontaktów, jest duchowo połączony z tobą. Czuje z tobą. Jesteście duchowo połączeni ze sobą. Macie kontakt duchowy codziennie. Nie straciliście ze sobą tego kontaktu duchowego. Tylko kontakt taki, no po prostu powiedzmy pisemny czy spotkania, ale na w sferze duchowej jesteście na pewno ze sobą blisko pojednani. To jest bardzo ważny aspekt i tak czuje i myśli wasz partner. Kochani, życzę wam wyjaśnienia tego problemu. Życzę wam nowej fazy związku, w którym nie będziecie mieli tych negatywnych myśli i uczuć tak wiele. Odetnijcie wszystkie negatywne emocje i myśli i po prostu odetnijcie te negatywne myślenie, które was blokuje i powoduje to, że jesteście w klatce mentalnej. Wyjdźcie z tej klatki mentalnej i myślcie pozytywnie o nowym początku. Tego wam życzę wszystkim, którzy pragną odnowienia się tej relacji z tym partnerem, o którego pytacie. Wszystkiego dobrego, moi kochani, i do usłyszenia już niedługo. Proszę o lajkowanie i subskrypcję mojego kanału. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.